Hejka, moi mili oglądacze. Dziś jestem w takim domu, bardzo ciekawym. Ktoś mnie trochę uprzedził. To znaczy, jacyś inni urbeksiarze już tu byli na 100%. Bo dom wypatrzyłam sobie w czerwcu czy w lipcu, ale był kompletnie zamknięty. Nie chciałam się do niego jakoś tutaj tak siłą wbijać. Widzę, że teren ktoś chyba kupił po świeżej tabliczce i po wykoszonej trawie, bo nie było tak wykoszone. Także myślę, że obiekt już niedługo będzie w jakimś remoncie. Nie wiem, jak osoba która kupiła ten dom, się zapatruje na remont, więc warto uwiecznić tutaj takie oto obiekty jak piękny, wspaniały kaflowy piec, naprawdę bardzo ładny. Nie wiem, czy ktoś go nie będzie chciał wyburzyć. Tutaj mamy taki fajny stół, znaczy to jest taka ława. Nie jest może jakaś ona wybitna, ale no ma coś w sobie, prawda? Tutaj jest taka kuchnia, aneks kuchenny. To był bardzo nowoczesny dom jak na tamte lata, bo to był, podejrzewam, jest to dom typu kanciak, więc jest to taki dom przełom 80. i 90. lat bodajże. Ale jak na tamte czasy był chyba nowoczesny, bo kto wtedy budował aneksy kuchenne, raczej się tak nie budowało. Chociaż może, o fajnie, słuchajcie, przepisy tu są. Na babkę jakąś, na pomarańczówkę. No czad po prostu. Może w ogóle zrobię zdjęcie, to są jakieś unikalne receptury, słuchajcie. Kiedyś gdzieś to wykorzystam. Nie, nie wolno kraść receptur. Tu jest jakiś napar zapobiegający odwapnieniu, słuchajcie, ciekawe. No to była taka kuchnia, no mówię, dosyć nowoczesna się wydaje, jak na tamte czasy. Prawda? Pusto, pusto tutaj raczej. Tutaj są jakieś mebelki takie typowo biurowe i masa dokumentów. Nie będę tam grzebać, bo to czyjeś osobiste sprawy. Nie będę tam żadnych nazwisk ani adresów wyczytywać. Widzę, że tam nawet ktoś jeszcze ma rydzę papieru nieotwartą. Szkoda, że urbeksiarz nie może nic zabierać, bo akurat by mi się przydała. Żartuję. Nie, tak z ciekawości chciałam tylko zerknąć, co to może być. Zeszyt do nut, tu jakieś segregatory, gazetki. No ktoś jakąś chyba firmę prowadził, niewielkich rozmiarów, jakąś może działalność jednoosobową, bądź jakąś taką kilkuosobową i tam po prostu jakąś księgowość sobie musiałam też nie prowadzić. To taki fajny blat w ogóle, nie wiem czy mi się podoba, ale to jest taki rodzaj jakiejś dawnej wyspy, niższej. Patrzcie, w ogóle to jest antyk, nostrada. To jest jakaś ziemia? Ktoś tu przesadzał kwiatki? O i tutaj, słuchajcie, jest taki hicior, a mianowicie piękny stary fortepian z pięknym starym stołkiem. To jest coś pięknego. To wspaniały jest ten fortepian. Prawda? Nie znam się na fortepianach. Wiem, że tu pisze coś o Wiedniu. Na pewno jest jakiś stary i pewnie cenny. Niestety trochę zniszczony, bo tutaj z tego co widzę, klapa leży tam obok. Tutaj się nazbierały jakieś kurzy, jakieś syfów. Czy gra? Jest lekko rozstrojony. Nie będę próbować, bo nie chcę, że się głośno coś poczuł w uszy. Okolicy. Tu jest właśnie klapa z tego fortepianu. Tu jest jakiś stół. Kolejna jakaś ława. Mamy skrzydełko motyla. No, pięknie. Dobra, myślę, że idziemy dalej. Piękny jest ten fortepian. Mam nadzieję, że jakaś menta go nie zniszczy. Tu jest łazienka, słuchajcie. Ona jest bardzo ciekawa. Ma wanna jak wanna, nie? Ale patrzcie na te szafki. To jest coś oldschoolowego. W ogóle mi się kojarzy z takimi starymi saunami, jak kiedyś były w Szwecji, bo jeszcze do dzisiaj są takie. W ogóle jedyne, co mi się kojarzy z taką szafką i łazienką, to grzyby wszelkiej maści. Po prostu drewno plus wilgoć równa się grzyb. Krzesło, to ktoś w ogóle coś jadł? To jest jakaś umywalka. Jakaś szafka. To jest woda do spłukiwania? Czy to jest? Nie, to jest jakiś mały bojlerek. No i ta kuchnia z drugiej strony. W ogóle ciekawe przejście. To tu jest łazienka, wyjście z łazienki prosto do kuchni. Rozumiecie coś z tego? Bardzo dziwne. No ciekawe. No jest tu masa przejść. Tutaj już zaglądałam, powiem wam, tu nic nie ma oprócz krzesła. I jakiś, kurczę, taki schowek taki. Nic tam nie ma ciekawego. No i teraz pokażę wam, co jest na dole. Mam nadzieję, że uda mi się wejść do garażu, który wcześniej podglądałam, że jest jakieś auto. Tu jest coś pięknego, bo jest to stary stół.
Tuszaków, prawda? On jest zrobiony z kamienia, z granitu. Jest przepiękny. Cudowny jest ten stół. Kolejne krzesło do kompletu widzę. Szafki jakieś. To jest jakieś akwarium? I bardzo małe. Może żółwia jakiegoś? Na jedną rybkę? No i słuchajcie, to jest taki hit, bo to zwróciło uwagę, że tu jest taka deska kreślarska, nie? I nie byłoby to nic takiego, bo też miałam taką deskę kreślarską po tacie. Nie jest to jakaś super deska czy coś tam, ale patrzcie na to. Kurwa, o nie miałam. To nie jest byle co. Naprawdę to jest coś bardzo, bardzo pięknego, starego. I myślę, że wartego uwiecznienia. A popatrzcie, co jest za deską. To, że to jest antena satelitarna, to jest jedno, ale ona jest obita w oponę rowerową. No to jest śmieszne trochę. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś opakowanie po prezentach. Tu jest taśma, bodajże taśma. Czegoś się używało tej taśmy. Ja nie pamiętam do czego. Nie jest to malarska taśma raczej. Tu są jakieś płyty. To jest walacze tak zwane. Flaszeczki. Dobrze, że puste. No i tutaj mamy taką fototapetę w dawnym stylu. Kiedyś były takie bardzo modne. Ludzie lubiący pić bardzo lubili takie szponerskie banery takie, nie? No i to jest ten kaganiec słynny. Słynny, mówię, bo ktoś gdzieś już to widziałam. Dobra. To był duży pies, który był mocno sfrustrowany, bo mieszkał w takiej budzie tam za domem. Schody, jak widać, są takie dosyć oryginalne, nowoczesne też jak na tamte czasy. Może było później remontowane. Nie wiadomo. Tutaj są jakieś doniczki takie nowe. To się coś działo, na pewno to był jakby taki przeskok z jednych czasów do drugich. To jest. Co to jest? To jest jakaś taka komórka z półeczkami. Ale fajne, to się każdemu facetowi coś takiego marzyło. Poukładane narzędzia mieć, nie? No, to jest fajne. No i tu jest coś pięknego. To jest takie zaplecze. To, że tu jest jakiś taki wielki piec do ogrzewania, to ja tam nie wnikam. Takie kurki klimatyczne, to też jest ciekawe. Ale tu jest fajny obraz. Wiadomo, mi się kojarzy z moim wujkiem, który też był i takim jakby architektem jednocześnie. Samoukiem, który zbudował też tam jakiś dom. Malował, też był samoukiem. No tak mi się kojarzy z tym właśnie moim wujkiem szalonym. Ten dom bardzo. Tutaj bardzo dużo tych korków, nie? Cała rozdzielnia. Pajęczynki. Kolejne krzesło z kompletu. To można tak uzbierać cały komplet. To jest ten podajnik do węgla. No tu jest straszny bałagan. Cokolwiek to jest tutaj. Taka kotłownia. Garnek. No jakieś tam śmieci. Nie, tam nie wnikamy. Tam jest jeszcze. Chyba łazienka. Tutaj mamy ubikację. Kafelki jakieś tutaj zostały. Jakieś lustro się zostało. I tu była ubikacja. No i dobra. Teraz jestem ciekawa, czy uda mi się do tego garażu wejść. Mam nadzieję, że tak. Jestem w jednym z garaży i co mnie dziwnego urzekło, zdziwiło, ma tu auta, tylko jest pusty garaż. Co znalazłam innego za to, jakąś zamrażarkę. Nie będę chyba zaglądać do środka. I lodówka tu jest. No i ogólny bałagan z konkretnego. Jakaś piłka. Łopata. No takie standardowe rzeczy potrzebne w ogrodzie i tak dalej. Drabina. I teraz pytanie, czy auto jest w drugim garażu, czy ktoś nim odjechał i dom wcale nie jest opuszczony. To jest ciekawe właśnie. Się okaże. Idę do drugiego zobaczyć,